Na Dolnym Śląsku dzięki programowi Dolny Śląsk dla Królowej Sportu powstaną nowe obiekty lekkoatletyczne. W tym roku pomoc finansową na ich budowę otrzymało 11 dolnośląskich gmin. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Cały nasz program, który kończy się w przyszłym roku, to kwota około 13 milionów złotych. W tym roku, czy ta ostatnia edycja, to jest dofinansowanie około 3 milionów złotych. Trzeba oczywiście pamiętać, że to jest wkład województwa dolnośląskiego. Drugie tyle wkładu pochodzi ze strony jednostek samorządowych, czyli gmin i powiatów, a zatem dla nich również ukłony i podziękowania za to, że zechcieli wziąć udział w tym projekcie. Jeżeli chcemy, żeby młodzież czuła się bezpieczna, to ona powinna mieć opiekuna. Jeżeli chcemy, żeby wyłowić te talenty lekkoatletyczne, to również ktoś, kto się na tym zna, kto potrafi zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie ocenić potencjalne możliwości naszych dzieci i naszej młodzieży. Ja uważam, że nasza przemyślana, systematyczna praca, szkolenie trenerów, zapał zawodników, współdziałanie z naukowcami, z fizjologami, z psychologami, z metodykami sportu doprowadza do tego, że jesteśmy w stanie rywalizować na najwyższym poziomie światowym, na poziomie olimpijskim. Program realizowany jest od roku 2013. W latach 2013-14 w jego ramach w naszym regionie powstało 31 nowoczesnych obiektów lekkoatletycznych. 3 spośród nich zostaną ukończone w tym roku. Na ich realizację z budżetu województwa dolnośląskiego przekazano ponad 9,5 miliona złotych. Te boiska mają służyć podstawowej edukacji sportowej, lekkoatletycznej, a lekkoatletyka to podstawa do uprawiania wszystkich innych dziedzin sportowych. No można powiedzieć, że za wyjątkiem jednego powiatu, każdy powiat na Dolnym Śląsku będzie miał własny obiekt sportowy lekkoatletyczny na wysokim poziomie. Tutaj ruch Urzędu Marszałkowskiego na Dolnym Śląsku, powiedzmy, powstanie 42 stadiony i z tego niech stadionu, tak jak mówiłem, niech jeden zawodnik wyjdzie do kadry olimpijskiej, do kadry narodowej raz na 5 lat. A w Polsce jakby było 400 takich stadionów, na pewno byśmy się wtedy nie martwili o zawodników, o poziom i o sukcesy sportowe. Chcę przypomnieć, że na przykład w Polsce mamy teraz tylko 2 hale lekkoatletyczne. Dolny Śląsk dla Królowej Sportu realizowany jest pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Program rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.